jak dzisiejsze spotkanie pod takim hasłem i co jest najważniejsze dzisiaj, żeby zostało w naszych sercach. To jest ta właśnie aktywacja męskości. Aktywacja męskości, która polega na tym, że nie jest ważne, naprawdę nie jest ważne to, czy i jaką masz historię życia i historię twojego grzechu i twojej słabości. Ponieważ każdy z nas jest przeznaczony i powołany do tego, aby zdobyć kanał. Każdy ma z nas swój osobisty kanał. Czyli ziemia obiecana przez Boga, jeśli będziesz miał nieustraszonego ducha. To jest bardzo ciekawe. Zobaczcie, że po grzechu z Batszebą Dawid przeprasza za ten grzech. Zobaczcie, psalm 51, to jest bardzo ciekawy psalm. To zresztą jest psalm, który powinien być Panem dla nas szczególnym psalmem po każdym grzechu, psalmem pokuty w naszym indywidualnym życiu duchowym. Analizujcie go sobie, uczcie się go na pamięć. Naprawdę, uczcie się go na pamięć. Rozpykajcie sobie go we wszystkie strony, bo to jest wzorcowy psalm, który pokazuje nam, jak wyjść z miejsca porażki, grzechu, śmierci do miejsca zwycięstwa. Pomimo tego, jak jest sytuacja. I tam Dawid prosi o dwie rzeczy Boga. O to, żeby nie zabierał mu świętego ducha. To jest bardzo ciekawe. Nie zabieraj mi świętego ducha swego. Ponieważ po grzechu, szczególnie grzechu nieczystym, kiedy jest zniszczona świątynia naszego ciała, i te grzechy Bóg mówi, że one nas pomszczą, nie? Nasz dzień zemszczą na nas te grzechy. One szczególnie jesteśmy powołani do tego, aby te grzechy, które mają moc zniszczenia świątyni naszego ciała, żeby one nie wyrzucały świętego ducha, który jest w nas, gdy jesteśmy opieczętowani nadziei zbawienia i odkupienia. I Dawid dobrze wie, że ci wielcy mężowie Boży, którzy byli przed nim, którzy utracili Ducha Świętego, strasznie skończyli. I na to chciałbym wam zwrócić uwagę, jak wejdziecie w jakiś grzech. Rozpoczynajcie momentalnie pokutę i proście, aby Duch Święty nie był wam zabrany. Aby Duch Święty nie był wam zabrany. Niesłychanie ważna prośba. Dawid zresztą widział, co się stało z namaszczonym Saulem. Wspaniałym wojownikiem, nie? Wojownikiem, który był przecież w ówczesnym Izraelu idealnym kandydatem na króla. Nawet wiesz, jego wygląd wyższy o głowę od wszystkich, nie? Jego przystojność, nie? Podziwiany przez kobiety. To wszystko, co miał w sobie, predysponowało go idealnie na to, żeby był królem. I Bóg się zgodził na to, żeby on był królem. I go namaścił na króla, czyli dał mu umiejętność prowadzenia królestwa. Te wszystkie dary i talenty, które są związane z prowadzeniem królestwa. Ale w momencie, w którym Saul zaczął przegrywać, to jest moment, w którym nie podjął walki z Goliatem. Słuchajcie, to jest bardzo ważne. Nie podjął walki z Goliatem. W momencie, w którym Saul zaczął przegrywać swoją walkę o namaszczone królestwo i o to, żeby być namaszczonym królem, to wtedy, kiedy Goliat wychodził każdego dnia i wyzywał wojowników izraelskich do walki, oni wszyscy drżeli w namiotu. Scykanie na maksa. Rozumiesz? I tak samo przerażony był Saul na widok Goliata. Tutaj rozpoczyna się przegrana Saula. Przestraszył się Goliata. Przestraszył się Goliata. Teraz ważne jest, żeby zobaczył w swoim życiu, co jest twoim Goliatem. Jakiego ty masz Goliata, któremu się boisz, który cię zastrasza, który powoduje, że nie chce ci się rano wstawać,
Nie chce ci się żyć. Nie chce ci się walczyć. Masz takiego Goliata. W różnych momentach różnie ten Goliat może wyglądać. Przyjmować różne nazwy i różne imiona. Na przykład kogoś Goliatem może być jego własny ojciec. Ojciec, który miał nad tobą taki autorytet, myślę tutaj o złym autorytecie, który spowodował, że nigdy nie dojrzał cię jako mężczyzna. Cały czas jesteś kimś, kto jest podporządkowany i kontrolowany przez opinię twojego ojca na twój temat. Na przykład, jeśli twój ojciec znęcał się nad tobą, bił cię, wyśmiewał cię, gardził to, wyzywał cię, albo chcesz coś zrobić, albo chcesz zawojować świat, masz serce, które zaczyna być napełniane Bożą miłością i Bożym przeznaczeniem i chcesz wziąć ten miecz do góry i ruszyć do walki o twoją przyszłość, gniecie cię Goliat, czyli strach, lęk, który powoduje, że nagle słyszysz i widzisz twojego ojca, który mówi do ciebie: głupku, idiotu, debilu, nic się w życiu nie wyjdzie. Jesteś nikim, rozumiesz? To może być twój Goliat. I za każdym razem, kiedy chcesz porwać się na rzeczy niemożliwe, a przecież to taki Bóg nas powołuje. On nas powołuje do rzeczy niemożliwych. Do możliwych, które możemy zrobić za pomocą swoich własnych zdolności, umiejętności, talentów, to jest nasz pomysł często na życie, a nie Bóg. Bóg nas powołuje do czynów, które są niemożliwe do zrobienia. Niemożliwe do zrobienia. I teraz zobacz, co jest twoim Goliatem. Może to jest twój grzech. Grzech, który okrada ciebie z poczucia twojej wartości. Wiecie dobrze o tym, że my mężczyźni potrzebujemy mieć bardzo wysoką skalę poczucia swojej wartości, żeby umieć być sługami. Żeby umieć być sługami. Panowie, nikt na tej planecie z mężczyzn nie miał większego poczucia swojej wartości jak nasz Pan Jezus Chrystus. Trudno wyobrazić sobie, w ogóle patrząc na Niego, że On kiedykolwiek czegokolwiek się bał, oprócz tego momentu w Ogrójcu, kiedy nagle diabeł przedstawił bardzo precyzyjnie cały grzech świata i że to zostanie zrzucone i zmiażdżone w krzyżu, na którym On będzie wisiał w Jego ciele. I to było przerażające, ale nawet to pokonało. Natomiast przez całą Ewangelię nie widać, żeby on w jakikolwiek sposób się bał. Wręcz przeciwnie, to jest nieustraszony wojownik. Boi się tylko raz w Ogrójcu. Ale zobacz, że kiedy ten nieustraszony wojownik Jezus, który niczego innego się nie boi, idzie przez życie, to jest ten, który nie ma żadnego problemu, żeby uniżać się przed człowiekiem i być jego służącym. Wiesz, myślę sobie o tym, że za chwilę będziemy odprawiać Eucharystię na tym altarzu. Ciekawą rzeczą jest to, że trzech ewangelistów w czasie ostatniej wieczerzy opisało dokładnie Eucharystię. Gdzie Jezus mówi wyraźnie: to jest moje ciało, to jest moja krew. To czyńcie na moją pamiątkę. Pamiątka po grecku znaczy obecność. Czyli to czyńcie na moją obecność. Aby to się stało, abym ja przyszedł na moją obecność. A święty Jan, który w trakcie wieczerzy był najbliżej, rozumiesz, leżał na piersi Jezusa. Niesamowicie czuła relację, musiała ich łączyć. On był tak blisko, w ogóle nie wspomina o Eucharystii. Ja. Natomiast w to miejsce pokazuje coś szokującego. Że Jezus, w momencie, w którym wszystko zostało mu dane,
Tak Jan pisze. Jezus wstał z domu, wziął lecz i zaczął budować nogi uczniom. Bardzo ciekawe. Zaczął budować nogi uczniom. I Jan pokazuje, że Eucharystia bez umywania nóg tym, do których Bóg Cię posyła, traci w jakikolwiek sposób swój sens. Najważniejszą rzeczą, może powiedzieć, mówi Jan, jest Twoje serce, które przychodzi na Eucharystię i mówi tak, teraz On będzie umierał za mnie, On będzie mi mył moje nogi, czyli czynił czynność niewolnika służącego, On, Pan Panów i Król Królów, tak się uniży, aby umyć mi nogi, abym ja mył teraz nogi tym, którzy są moi najbliżsi mnie. Potem tych, których będę spotykał w tygodniu w pracy, w klubie, gdziekolwiek idzie, będę mył nogi. Nie? Co to znaczy być nogi? To znaczy traktować wszystkich wyżej od siebie. Tak powie święty Pan. Traktujcie wszystkich jako wyżej stojących od siebie. Jest zdumiewające. Nasza pycha i duma męska nam na to nie pozwala. Ale popatrz, być może są już tutaj w naszej wspólnocie faceci, którzy są ojcami i mają dorastających synów. Na przykład. I wiesz dobrze, jak cię ten gówniarz wkurza. I wiesz dobrze, że są momenty, żeby się po prostu rozszarpał na kawałki. Potrafisz robić nogi. Się wściekasz na przykład, że nie chodzi do kościoła. Ty się nawróciłeś, chodzisz, wiesz jaka to jest wartość, a gówniarz nie chodzi. Ale popatrz, czy potrafisz wyjść z tej Eucharystii w niedzielę, przyjść do domu i umyć mu nogi. Czy potrafisz tak się ubliżyć przed Nim, żeby być na Jego poziomie i zbudować relacje? Czy potrafisz przyjść z Eucharystii, klęknąć przed swoim synem i powiedzieć, przepraszam Cię za to, że Cię nie rozumiem. Za to, że ciągle wrzeszczę na Ciebie. Że nasza rozmowa to jest jedno wielkie moralizowanie i upominanie Ciebie, a nie budowanie relacji. Nie bliskość z Tobą. Przepraszam Cię za to. Potrafisz tak. Panowie, którzy będziecie mieli swoich synów, to jest niesłychanie ważne, żebyśmy to zrozumieli. Uniżenie, mycie nóg. Jeśli ten gest mycia nóg nie przemieni Twojego serca na to, abyś po przyjściu z kościoła mył nogi swojemu synowi, swojej córce, swojej żonie, to nie przekonasz Twojego syna, żeby przychodził na mszę świętą. Bo dla niego będzie to tylko rytuał, który wypełniasz w swoim życiu, nic więcej. Weźcie sobie, Panie, jak wrócicie do domu, do następnego spotkania, ten fragment z 15 rozdział Ewangelii Jana. I zróbcie sobie rachunek sumienia ze swojego uczestnictwa w Eucharystii. Czy jest to uczestnictwo sercem gotowe, by uklęknąć i myć nogi, czyli uniżyć się i służyć tym, którzy mnie na przykład strasznie wkurzają. To jest Ewangelia. Wiesz, Jezus umówił mi również Judaszowi, wiedząc o tym, że facet go za chwilę straci. Myje nogi Piotrowi, wiedząc o tym, że facet go za chwilę straci. Czyli ty masz świadomość tego, że jest ktoś, kto na przykład obrobi ci tyłek, który ciebie straży swoim sądem za twoimi plecami, który wyśmieje cię przy kumplach. I na chwilę byś go wziął za szmatę, rzucił na glebę i nauczył sprawiedliwości, odpowiedzialności za słowa, które wypowiada. Ty pójdziesz na Eucharystię, przyjmiesz Jezusa,
i powiesz: zmień moje serce. Daj mi łaskę, abym mógł klęknąć przed tym człowiekiem. W duchowy sposób oczywiście. I usłużyć mu. I usłużyć mu. Tak może zrobić tylko ktoś, kto ma niesamowite poczucie swojej wartości. Można powiedzieć, że ktoś, kto jest przekonany o swojej wartości, jest w stanie uniżyć się, nawet zejść do piekieł drugiego człowieka, aby być tam z nim i mu służyć. Jeśli ty nie masz poczucia swojej wartości, kim jesteś w oczach Boga, to będziesz walczył o szacunek dla siebie za wszelką cenę, o to, żeby cię wszyscy czcili, szanowali wokół, żebyś miał respekt, żeby się ciebie bali, żeby mówili z najwyższym szacunkiem, w ogóle, będziesz walczył o to. Za każdym razem, jak ktoś walczył o to i go bardzo boli, że ktoś tam na niego tak powiedział, ktoś mu coś zrobił, ktoś go tam wykorzystał, oszukał, coś tego i, rozumiesz, rozdrapuje to cały czas, jest wściekły, chodzi w złości, żąda szacunku dla siebie, czci dla siebie, godności złej. Jeśli boisz się o to, że ktoś cię nie szanuje, to dlatego, że nie żyjesz w tożsamości, którą Bóg daje ci w każdej chwili. Jesteś moim umiłowanym synem. Kocham ciebie. Jesteś moim ulubionym synem. Wiecie, my nie jesteśmy w stanie tego rozumieć z tego względu, że cały czas funkcjonujemy w myśleniu masowym. Myślenie masowe polega na tym, że jesteśmy i czujemy się jedni z wielu, nawet w takim kościele. Nie czujesz się, jakbyś był jedyny w kościele i całe niebo patrzy na ciebie, całe niebo jest z tobą, wszyscy aniołowie, święci, Maryja jest patrzona w ciebie, patrzą na ciebie z największą miłością, dumą, zachwytem. Mówią, to jest ulubiony Syn Ojca Niebieskiego. Nie mamy takiego potrzeby, a powinniśmy. Ojcowie pustyni mówili, że trzeba żyć tak, jakbyś tylko był jedynym człowiekiem na ziemi. Jakby wszystko było stworzone tylko dla ciebie. Rozumiesz, wyjeżdżasz dzisiaj z Wawy, z Poznania, z Olsztyna, gdziekolwiek, skądkolwiek. Patrzysz, jest piękne słońce. Mówisz, tato, to dla mnie, ale i ja. On mówi, tak, dla ciebie, to słoneczko, przygotowałem, rozumiesz, fajną pogodę, fajny kumpli, samochód przejedzie. Dla ciebie to przygotowałem, bo się cieszę tobą. Każda największa radość życia jest przygotowana przez niego dla ciebie. Pamiętam, jak bardzo mi się to podobało, jak czytałem dziennik duchowy księdza Gołub, takiego mistyka maryjnego. Napisał taką książkę o przesłaniach Matki Bożej do kapłanów umiłowanych synów. I tam Matka Boża mówi mu tak, kiedy ty trudziłeś się w czasie ewangelizowania, jeździłeś z rekolekcjami, z misjami, ja już przygotowywałam dla ciebie odpoczynek, nie? Przygotowałam dla ciebie piękny klasztor w przepięknej górskiej scenerii koło Rzymu. Razem z moim umiłowanym synem, który będzie po sąsiedzku z tobą mieszkał, żebyście razem mogli cieszyć się sobą, cieszyć się tym klasztorem, cieszyć się odpoczynkiem w tym miejscu. Dla ciebie przygotowałam piękną pogodę, żebyś mógł wypocząć. Słuchajcie, to jest nieprawdopodobne, nie? Kiedy tak zaczynamy myśleć, zupełnie wszystko się zmienia. Ale wracając do tego, co najważniejsze, Panie. Lęk, walczenie o siebie, o szacunek dla siebie, o prestiż, o to, żeby ludzie mnie czcili. Lęk o to może nas zabić strasznie. Lęk o to, ponieważ wracamy na to samo, on powoduje, że zaczyna rodzić się druga straszna rzecz w naszym sercu, która nazywa się zazdrość. Zazdrość. Słuchajcie,
To jest problem Lucyfera. On był zazdrosny o miłość, o wybranie. Od początku, kiedy konfrontował się, zaczął rywalizować i porównywać się z rasą ludzi, którą Bóg chciał stworzyć. To zrodziło w nim zazdrość, o wybranie, o miłość. Bóg wzdurał sobie, że może kochać kogoś bardziej. W sensie ludzi dzisiaj to jest oczywiście niemożliwe, bo nie może kogoś kochać bardziej, kochać kogoś mniej. Jest Bogiem, którego istotą jest miłowanie, jest kochanie. Choćby zrobił dzisiaj 1000 dobrych uczynków, to nie może ludzi dzisiaj za to kochać bardziej. I gdyby dzisiaj się strasznie spajtaczył, upodł, przed najgorsze grzechy, Bóg nie może kochać ciebie nie. Jest niemożliwe. Tak samo kocha ciebie, jak i kocha Jana Pawła II i siostrę Polskę. Tak samo kocha Stalina i Hitlera, jak świętego Franciszka z Asyżu, Jana Pawła II. Tak samo kocha Lucyfera, jak i świętego Michała Archanioła. On nie może kochać mniej lub bardziej, albo nie kochać, przestać kochać. To jest niemożliwe. Ale uważaj, zazdrość. Saul zaczął przykrywać w momencie, w którym nie stanął naprzeciwko Goliata i nie podjął z nim walki. Goliat go zastraszył. I teraz przychodzi Dawid, który walczy w miejscu ukrycia, kiedy nikt na niego nie patrzy, z niedźwiedziem, z lwem, który próbuje mu rozszarpać owce. On przychodzi, rozumiesz, na pole bitwy ma nieustraszonego ducha, wytrenowanego w osobistych walkach z szatanem w miejscu ukrycia. To jest bardzo ważne. I kiedy przychodzi do Saula, próbuje Saul nałożyć na niego, na Dawida, jego zbroję. Ale on nie potrafi się w tej zbroi zupełnie poruszać. Mówi, ja nie nawykłem do tego stylu walki. Ja tak nie walczę. Rozumiecie, sztuka walki? Mamy setki tysięcy różnych styli walki na całym świecie. I na przykład nigdy nie można kogoś wcisnąć w jakiś styl walki i na siłę go w tym stylu kształtować, jeśli on w swoich cechach psychofizycznych nie pasuje absolutnie do tego stylu walczenia. Nie może na przykład, wiesz, gościa takiego jak ja, który ma 1,76 m i waży 80 kg, uczyć stylu walki opartego na sile ciosu i na umiejętności przyjmowania siły ciosu. Nie można uczyć sztuki walki, która będzie oparta na tym, że będziesz trenował na kałtujący cios. To jest niemożliwe. Moje warunki psychofizyczne zaprzeczają takiemu stylowi walki. I ktoś będzie trenował mnóstwo lat w takim, a nie innym klimacie, będzie ciągle przegrywał. Bo jego psychofizyka jest stworzona do innego stylu prowadzenia walki, do innej taktyki. Mając takie predyspozycje jak ja, musisz nauczyć się być bardzo lekki. Nie? Musisz nauczyć się świetnej pracy skór. Musisz nauczyć się uników. Musisz nauczyć się atakowania seriami technik. Musisz nauczyć się atakowania w najbardziej czułe punkty. Musisz nauczyć się tego, że nie uderzysz i rozśmiewanie. Ale musisz nauczyć się takiej taktyki, której on nie będzie miał nawet możliwości zadać ci ciosu. On nawet ciebie nie zobaczy. W momencie, w którym wyciągnie rękę, żeby cię uderzyć, cię już tam nie będzie, gdzie on celował. I dopiero wtedy, kiedy nauczysz się takiego stylu walki, który jak najbardziej odpowiada twoim psychofizycznym uwarunkowaniom, możesz stać się ekspertem w takiej walce. Na przykład wielu z nas czyta na przykład ojca Kina, nie? I mówisz, co za gość, nie? Jak to było, gdy spał 1,5 godziny, 2 godziny, nie? No stop różańca. Sam mówił, że odmawia 30-40 różańców dziennie. Nie? Jaki wojownik? A ty masz, wie, 10 mówić i kurka męczy się cały dzień, nie? Wiesz, stygmat, całe 24 harpun, nie? Męczenie konfesjonału, kilkanaście godzin w konfesjonale. Ja po 2 godzinach spowiadania już po prostu wymiękam tam, nie? Przychodzę, wiesz, otwieram cię z niej o kilkanaście godzin dziennie.
Ja chcę wejść w zbroję czy w styl walki kogoś, kto został przez Boga stworzony do takiej walki, przygotowany do takiej walki, uzbrojony do takiej walki. Ale ja jestem Dominik, ojciec Mio. Mam inną historię życia, mam inną historię prowadzenia przez Boga. I nie mogę być bezkrytyczny naśladowcą stylu walki ojca Pio. Bo się tylko załamię, że nie jestem taki jak on, że mu nawet nie poskakuje do pięk. Rozumiesz? Tak nie może być. Oni są motywatorami do tego, żeby dawać siebie wszystko. Żeby budować nieustraszonego ducha. Dyscyplinę. Bardzo ważna rzecz, Panie. Dyscyplina. Bez dyscypliny nic nie osiągniemy w życiu duchowym. Nic. Nie poprowadzimy naszej rodziny, żon, naszych dzieci do Kanaanu, do ziemi obiecanej. Bez dyscypliny. Więc musisz zobaczyć, do czego On cię przeznaczył. Gdzie cię prowadzi. W jakim kierunku. Zobacz, jak cię uzbroił i do jakiego stylu walki duchowej cię przeznacza. To jest niesłychanie ważne. Warto takie rzeczy konsultować ze swoim kierownikiem duchowym, stałym spowiednikiem. Bo każdy z nas jest zaprojektowany przez Boga do jedynej, niepowtarzalnej świętości, danej tylko Tobie i stworzonej tylko dla Ciebie, jeszcze przed stworzeniem świata. Nie możemy być kopiami świętych w tym znaczeniu, naśladować ich dokładnie to, co oni robili, bo ich Bóg stworzył do ich jedynej, niepowtarzalnej świętości dla nich. Okej? Okay? Ojciec Pio miał już nieprawdopodobną jedność z Bogiem w wieku 5 lat. Już widział w wieku 7 lat swoją przyszłość w walce duchowej. Nie? Gdzie walczył z potężnymi istotami duchowymi. Już widział swoje przeznaczenie. Ty może masz zupełnie inną historię życia. Może wiesz, nawróciłeś się 2, 3, 5, 10 lat temu. Nie wymagam od siebie, żebyś był jak ojciec Pio. Spokojnie. Musisz ściągnąć siebie. Zbytnie poczucie winy i zbytnią odpowiedzialność, taką złą odpowiedzialność. Bo to nie o to chodzi. Natomiast Dave zrzucił tą zbroję. On nie był w ogóle przygotowany do walki w tej zbroi. To nie był jego styl walki. Bo on uczył się innej walki. I w tej walce znowu nieustraszoność. Po prostu wziął 5 kamieni. Zbroja outside. I idzie na gościa, idzie na Goliata. Nie? Ten zaczyna się go bić. Kim ty jesteś, że wychodzisz naprzeciwko mnie, Goliata? Słuchajcie, to są symbole pewnych rzeczy w naszym życiu, które naprawdę, myślę sobie na przykład w takiej sytuacji z wczoraj. Przyjeżdża do mnie pewne małżeństwo, nie? Gdzie na przykład Goliatem w tej rodzinie jest ojciec, autorytatywny, dyktatorski, chamski, pogardzający na przykład swoim synem. I teraz dramat polega na tym, że on nakazuje przyjeżdżanie do nich, na przykład na obiad niedzielny z całą rodziną i przy wszystkich on ciągle jedzie swojego syna, przy żonie, przy jego dzieci. Jedzie jego syn. I można by powiedzieć sobie, człowieku, no to po prostu przestań jeździć, postaw się, powiedz konkretnie ojcu, nie będziesz mnie tutaj jechał przy moich dzieciach i przy mojej żonie, nie życzę sobie tego, nie będę cię przyjeżdżał, ale uważaj. Tak możesz powiedzieć często, jak jesteś z Bogu i nie jesteś związany lękiem, który latami trwał w relacji między ojcem i synem. To jest tak mocne u niego, że on boi się w ogóle stanąć naprzeciwko ojcu i cokolwiek powiedzieć przeciwko niemu. Rozumiesz? To jest jego Goliat. Postawa ojca względem niego, to jest jego Goliat. Jak on słyszy Goliat, to widzi twarz swojego ojca i zachowanie swojego ojca w stosunku do siebie. Rozumiesz, takich Goliatów mamy bardzo dużo, ale musimy znaleźć swój sposób walki. Ten sposób walki będzie budowany
w oparciu o różnego rodzaju doświadczenia i bogactwa, które z biegiem czasu Bóg będzie ciebie budował, stwarzał na nowo. Wiecie, na początku, kiedy trenowałem jeden określony styl. Osiągnąłem w tym stylu mistrzostwo, ale czułem, że ja nie wyrażam siebie w tym stylu. Nie wyrażam siebie. Ten styl walki nie odpowiadał dokładnie, istotowo temu, jak ja chciałem walczyć. W związku z tym, z biegiem następnych lat, zacząłem jeździć z różnymi mistrzami, uczyć się od tego. I w końcu zbudowałem swój własny system walki, który był niszczący, który był maksymalnie skuteczny, ale w moich rękach. Bo ktoś inny chciał się go uczyć o zupełnie innych uwarunkowaniach psychofizycznych, kompletnie nie jasno, o co mi chodzi. Nie potrafił wykonać tych technik, nie potrafił tak walczyć, bo był zupełnie do czegoś innego stworzony i był w zupełnie innym miejscu. Więc w duchowej walce Bóg będzie cię uczył różnych broni, będzie cię uzbrajał różnym doświadczeniem do walki duchowej tak, żebyś był gotowy w swoim stylu duchowej walki walczyć z szatanem, walczyć ze swoim Goliatem. I tutaj trzeba być bardzo elastycznym. David próbował walczyć w zbroi Saula. Nie. I ja nawet nie potrafię się w tym poruszać. Więc ktoś może ci powiedzieć na przykład tak. Na przykład, mówię zupełnie hipotetycznie, w stosunku do tej sytuacji, o której mówiłem wcześniej, tego syna do ojca. Musisz pojechać teraz w niedzielę na obiad, postawić się, powiedzieć tak, tato, nie będziesz gardził mną przy mojej żonie, przy moich dzieciach. Koniec, to się skończyło. Albo zmienić swoją postawę, albo już nigdy nie będzie przyjeżdżał. Ale to może być dla tego kolesia, z którego ja cały. Ja nie umiem tak, nie potrafię. To nie jestem ja, księże, nie dam rady. Okej. Więc musisz znaleźć broń, która będzie inna. Musisz znaleźć siebie. Pójść w miejsce ukrycia, pójść na pustynię. Ale Bóg nauczył cię walczyć. Tą bronią, którą dla ciebie na ten czas dał. Rozumiesz? Odkryj tą broń. Odkryj swój styl walki. Słuchajcie, dla mnie na przykład mówię wam, w którymś momencie swojego życia odkryciem mojego stylu walki było to, że dla mnie najlepszym stylem walki jest sztuka walki bez walki. Sztuka walki bez walki. Czyli w moim przypadku takie zjednoczenie się z Maryją w duchowej walce, żebym zniknął. I pamiętacie, mówiłem wam, to było zdumiewające dla mnie w czasie jednego z egzorcyzmów. Kiedy modliłem się z pewnym egzorcystą, moim przyjacielem, nad osobą opętaną przez złego ducha. I kiedy po zakończonym egzorcyzmie egzorcysta pyta, czy ta osoba chciała coś powiedzieć w związku z tą modlitwą, jakieś intuicje, natchnienia, coś, jak odbierała tą modlitwę. Ona mówi, proszę księdza, do tego egzorcysty. Ksiądz ma niesamowitą wiarę. Niesamowitą moc. Jest ksiądz tak silny w wierze, że szatan chciał księdza rozerwać dosłownie, ale nie może. Jest wściekły, aby zrozumie widziała jego łapy przy księdza szyi, chciał księdza udusić, ale nie może się przetrzeć przez siłę i moc księdza wiary. Słucham, mówiła, cię kręcę. Wiedziałem, że jest taki fajny, ale że aż taki. I potem patrzy na mnie, może się zrobiło lekko. Mówi, pan Persik, trzeba będzie litować. Ale mówi tak, a ksiądz, kiedy położył na mnie swoją rękę i zaczął się modlić, prawie natychmiast zniknął. I księdza już nie był. Na miejscu księdza pojawiła się Maryja. I księdza już nie widziała do końca egzorcyzmu. Nie wiem, gdzie ksiądz był. Była tylko Maryja. I to było, rozumiesz, odkrycie strategii duchowej dla mnie. Ja nie jestem takim fajterem, jak ten mój przyjaciel egzorcysta. Jestem bardzo słaby, bardzo nędzny. I jedynym moim
stylem walki jest sztuka walki bez walki. Znaczy zniknięcie z pola widzenia przeciwnika. Jaki jest twój styl walki? Do czego Bóg cię wzywa dzisiaj? W co cię chce uzbroić? W jakie narzędzia walki? Te podstawowe, rozumiesz, miecz, może słowo, różaniec, Eucharystia, to są te podstawowe bronie. Okej? Okay? Podstawowe bronie. Ale teraz musisz się tym nauczyć walczyć. Okej? Okay? W jaki sposób walczyć tym mieczem? Czy wiesz, rozkręcam się. I rozumiem, możesz tak walczyć. Bóg w pewnym momencie ci pokaże, że będzie chciał cię uczyć takiego autorytetu w modlitwie, że raz tniesz i jest koniec. Po pokusie. Raz tniesz i jest koniec. I powiesz do swojego ducha, kiedy cię na przykład będzie namawiał, nie wiem, do alkoholu, do pornografii, jakichś innych rzeczy, które będą drogą do śmierci, wręcz w imieniu Jezusa! Koniec! Nie mam z tobą nic wspólnego diabła. Jest po walce. Będzie to jedno cięcie. Nieraz trzeba będzie po 100 000 razy wyrzekać się czegoś, żebyś w końcu złapał autorytet, otrzymał to namaszczenie do odcięcia tego. Rozumiesz? Czasami będzie trzeba gościa postrzelać z różnych stron. Że to jest mój styl walki. Duchowy. Gdzie na przykład wiem, że Maryja zachęca mnie do tego, abym nieustannie modlił się różnymi modlitwami, ale nieustannie. Praktycznie, żeby modlitwa trwała cały czas w moim sercu. Nawet różaniec. Żeby nie był tylko normalnym takim różańcem, ale żebym nieustannie odmawiał w sercu powoli bardzo zdrowaś Maryjo. Po 1000, po 2000 razy dziennie. Bo wiem, że jestem tak słaby, że jak pęknę w tym momencie, wchodzę w najgorsze grzechy. Że jak sobie pofolguję, to diabeł od razu zmiażdży mnie. I wiem, że Maryja mnie powołuje do nieustannego zdrowaś Maryjo. I wiem, że jak to robię, to jestem nie do pokonania. Wszystkie dary Ducha Świętego, Jego namaszczenie, Jego moc, wszystko przychodzi dla mnie przez nieustanne odmawianie zdrowaś Maryjo. Przez modlitwę w językach. Przez nieustanne nawiedzenia, chociaż po 2-3 minutki Najświętszego Sakramentu w kaplicy, w kościele. Ja muszę ciągle ostrzeliwać, że tak powiem, chronić siebie, ale też ostrzeliwać z różnych stron diabła, żeby on nie mógł mi nic zrobić. Bo nie mam tyle silnej woli, żeby za każdym razem nie powiedzieć nie, diabłu i prawo odchodził, dobra, już wiem, że nie. Nie. Okej? Okay? Więc Dawid idzie w swojej zbroi. Nie idzie właśnie w zbroi Saula. Bierze 5 kamieni. Pamiętasz te 5 kamieni, na to może być gory, pięknie to mówi. Eucharystia, post, modlitwa, Pismo Święte i różaniec. Różaniec. To jest bardzo ważne. Więc módl się o to, co jest twoimi 5 kamieniami. Jakie ty zbudujesz uzbrojenie do walki duchowej. Jakimi narzędziami będziesz się posługiwał. Okay? Znam takiego księdza, który na przykład egzorcyzmował tylko różańce. Był niesamowicie skuteczny. Egzorcyści go prosili w wielu takich bardzo trudnych i ciężkich przypadkach. I on przychodzi, on był egzorcystą, odkładał rytuał egzorcyzmu, brał różaniec i się modlił. I po prostu w którymś momencie diabeł już nie był w stanie wytrzymać tej modlitwy i wychodził z człowieka. Samym różańcem. Nie. Ale będą takie momenty, w których będzie trzeba paść na glebę i leżeć w ubliżeniu krzyżem przed Panem.
Będzie może Twoją bronią na jakiś czas uczenie się na pamięć Pisma Świętego i ogłaszanie z mocą, wiarą i autorytetem. Szczególnie przed atakiem ducha lęku, zwątpienia, niewiary. Może Pan Cię zaprosi na pustynię i powie, teraz chcę, żebyś walczył w ciszy, w zupełnej ciszy. I powiesz swojej żonie, powiesz swoim dzieciom, słuchajcie, tata na przykład jedzie do kasztoru się zamknął w zupełnej ciszy. Będzie już pewnie tyle hałasu, że ja już was nie słyszę. Ja już nie wiem, co mówisz do mnie, żona. Otworzysz usta i już się wkurza, już się denerwuje. Już nie mam cierpliwości dla moich dzieci, ja potrzebuję ciszy. Muszę wyjechać sobie na piątek, sobotę, niedzielę do klasztoru się zamknąć i trwać w ciszy, żebym mógł zacząć słyszeć Ciebie, moja żona, zacząć słyszeć Ciebie, moje dzieci. Rozumiesz? Więc Bóg będzie budował Twój arsenał broni po to, żebyś był skuteczny w walce z Goliatem. I zobaczcie, że jeśli Saul odpuścił, tam zaczął przebywać swoją bitwę o królewskość, o namaszczonego króla, o przywódcę Izraela, kiedy nie stanął do walki z Goliatem. Dawid niestety tak samo zaczął przebywać swoje królestwo. Dokładnie tak samo. Zaczął przebywać swoje namaszczenie. W momencie, w którym, jak mówi Biblia, wszyscy szli na wojnę. Musicie sobie uświadomić, że mówimy o zupełnie innych czasach, gdzie oczywistą sprawą było to, że przynajmniej dwa razy w roku wszyscy się ze sobą tłukli. To nie było coś takiego, że wiesz, że... No wiesz, to była normalność. Po prostu dwa razy w roku przynajmniej, a raz w roku na 100%, trzeba było z kimś się tam stłumać, słuchaj, skończę ze mną, dlatego sprzymierzymy się wszystko temu, dobra, okej, go. Taka była mentalność wtedy. Jednym z najbardziej głupich błędów jest ocenianie tego, co na przykład jest w Starym Testamencie z perspektywy współczesnego człowieka, ponieważ jesteśmy w stanie absolutnie przyrównać naszej mentalności, naszego myślenia do myślenia starotestamentalnego i mentalności, która tam wtedy była. I Słowo Boże mówi, kiedy wszyscy wybierali się na wojnę, Dawid nie ruszył. Po raz pierwszy, jako król, nie wyruszył na swoją wojnę. Rozumiesz? Wysłał Achaba. Walcz, tocz w moim imieniu wojnę, a ja sobie zostanę w pałacu, sobie odpocznę. Jedyny raz nie wyszedł na wojnę. I pojawiła się przepiękna, kusząca, nęcąca potrzeba. I wiecie, co się stało. Różnica między Saulem a Dawidem była taka, że Saul nie znał Boga, a Dawid znał Boga. Znał jego serce. I wiedział, że Bóg, pomimo tego, że zrobił coś strasznego, przebaczył. I wszedł w modlitwę pokuty, uniżenia, płacz, wołając, nie odbieraj mi świętego ducha swego. I mówi, co? Ten drugi wers, weźcie go na tapetę też na swojego spotkania. Stwórz we mnie serce czyste i daj mi niezwyciężonego ducha. W niektórych tłumaczeniach nieustraszonego ducha. Grzech powoduje, że zaczynasz się bać. Grzech powoduje, że zaczynasz mieć zerowe poczucie swojej wartości. Grzech twój osobisty, albo grzech ludzi, który w ciebie atakuje. Panie, dla mnie te dwa wersety o tym, żeby Pan mnie odbierał mi świętego ducha, kiedy zgrzeszę, i to, żeby Pan dał mi serce czyste i wzbudził w mojej piersi nieustraszonego ducha, to są najważniejsze wersy w tym psalmie. Kluczowe do walki duchowej. Zwróćcie na to uwagę. Drugą